Siemaneczko, z tej strony Myszu i witam was ponownie w Need for Speed Underground. Zobaczmy, 97 też chyba mamy za sobą. Zatem zostało nam około 16 wyścigów. Postaram się dzisiaj zrobić cały ten zbiór, aczkolwiek circuit 6 okrążeń nie zapowiada się zbyt wesoło, no ale zobaczymy. Na początek polecimy tego draga. Ostatni odcinek był wow, był naprawdę ciężki i mam nadzieję, że ten drag nie wyciągnie ze mnie tyle co tamten circuit. No, oczywiście overrule. No to może nie być łatwe. Jak już tak patrzę, gdzie jest ta tetetka, to tak sobie myślę, no właśnie, że to może nie być takie proste. Ale dragi w większości przypadków musiałem powtarzać, także no, jeszcze się nie załamujmy. Ła, nawet dwa perfekty mi się udało wycisnąć. No tak. Dobra, to spróbujmy w takim razie trochę pooszukiwać. O, teraz idzie znacznie lepiej. No co za... Pakuje mi na upór coś pod koła. I te tetki to się trzeba pozbyć chyba. No dobra, to był mój błąd akurat. Niepotrzebnie nie zmieniałem pas. O, perfect shift. Dobra. Gdzie? No i się łapią te overrule. Za bardzo się patrzę na to, co się przede mną dzieje, a za bardzo też olewam zmianę biegów. I przez to wychodzi taki smuteczek. No panowie... No gdzie? I wyleciałem naprzód. Dobra, jest pięknie, it's beautiful. No i fajnie. No, drugi w dragach, czyli zapewne będzie jeszcze przynajmniej jeden drag po drodze. Serkito zostawimy na koniec, spróbujemy tego sprinta. O Boże. Chciałbym, naprawdę chciałbym całą grę przejść na medium. Ale nie wykluczam przejścia na easy, jeśli ten circuit będzie mnie męczył. O, trochę mnie oczy bolą, szczerze mówiąc. Ła, coś mi się przycięło. Nie wiem. A, no tak, antywirus teraz się powinien włączyć. Ostatnio przestawiłem go na nieco bardziej przyzwoitą porę, bo wcześniej miałem antywirusa nastawionego na drugą w nocy i niestety on dosyć rzadko się uruchamiał, dlatego teraz przestawiłem go na 19.30, która notabene właśnie... O, przepraszam, właśnie wybiła. Kurczę, cały czas mnie męczy ta chrypa. Wyjątkowo upierdliwa. Jeśli macie jakiś ciekawy sposób na chrypkę, poza wokalerem oczywiście, to bardzo chętnie posłucham jakichś pomysłów, bo ja już próbowałem wielu dziwnych specyfików i niestety nic nie chce pomóc. Przynajmniej nie na dłuższą metę. Tam
próbowałem mleka z czosnkiem i miodem, które jest ohydne w smaku, ale leczy z takich przypadłości i niestety pomogło, ale tylko pobieżnie, tak na jakieś 2 dni, a później znowu. Chyba trochę za bardzo zwolniłem. No już widać metkę. Panowie za bardzo nie garną się do przejęcia mojej pozycji tutaj. Oj, nie wiem, czy było dobrym pomysłem pchanie się na skróty, ale... To zaraz nam meta zweryfikuje. I pędzimy do końca. O, myślałem, że gdzieś tu będzie. O, było gorąco. Już myślałem, że się z tego nie wykaraskam. No, ale poszło. O, tak, drugi w sprintach. Wszyscy się cieszą. Ale bierzmy wszyscy, co to oznacza. Został Serkit. Oj. Niech Bóg kebabowy ma nas w swojej opiece, bo ja nie wiem, co z tego będzie. Co tam... Fajnie, że widzę, jakie samochody. To już podejrzewam jest RX-7, no właśnie. O, coś czuję, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. No, ale nie będę zapeszał. Staram się ich możliwie blokować. Jechać dosyć agresywnie, żeby mi się nie wpychali. I nie pozwolić im przejmować mojej pozycji. Już widzę, że któryś się zbliża strasznie łapczywie. Ale nie ma tak. Nie ma tak letko, panie. Pojechał dłuższą trasą. I niech jedzie. Trochę przykoksimy. Chociaż to pierwsze okrążenie na 6, to nawet bym się nie zdenerwował zbytnio, gdybym stracił przewagę, pod warunkiem, że nie straciłbym jej z 10-sekundową różnicą. No, póki co nie ma tragedii. Widzę, że do ostatniego mam 8 sekund, no to jest to dobry czas. No i dwie do najbliższego i spada niestety, bo się zagapiłem. 350Z jedzie jedna. No to nie jest dobra wiadomość, bo te 350Z to mają niesamowite przyspieszenie. I... O! Zagapiłem się znowu. I właśnie. I może być ciężko odzyskać raz utraconą pozycję, ale mimo wszystko miejmy dobrą nadzieję. Bądźmy dobrej nadziei. Jak na razie go doganiam. No, próbowałem go tak przyblokować, żeby się wbił w słupek, ale niestety nie wyszło mi to z tego, co widzę. Aj, popuściłem gaz za bardzo. I troszkę mnie zarzuciło. No, słyszę, że tam ostro za mną ciśnie. Dobra, byleby nie popełnić tego samego błędu i nie pchać się na ścianę. Oj, to było jeszcze gorsze. Ale on sobie tam grzecznie jedzie z tyłu, jak na razie. Byle nie w ostatnim okrążeniu. Jeśli chce mnie wyprzedzić, to niech wyprzedza, ale nie w ostatnim okrążeniu, bo to jest najbardziej wkurzające, co się może przytrafić. Cały wyścig prowadzicie i ostatnie okrążenie i jeden błąd. I kosztuje was kilkanaście minut zabawy. Tak jak to było w ostatnim odcinku w sumie. Jeden błąd popełniłem. No i kosztowało mnie to 67 prób. Boże święty. Aj, nie podoba mi się to. Chyba udało mi się go w coś tam wkomponować, bo widzę, że przystanął. Tamci panowie w ogóle już chyba sobie odpuścili. Przedostatnie okrążenie, panie i panowie. No, na razie nie idzie źle. Jeśli uda mi się to już w tym podejściu skończyć,
To zależnie od tego, co będzie w następnym secie wyścigów, być może wykonamy jeszcze jeden, bo to byłby niesamowicie krótki odcinek. Ła. No nie szalej, nie szalej. To jest przedostatnie okrążenie, więc wolałbym teraz nie stracić pałeczki lidera. Bardzo ładną masz tą 350 Z, przepraszam. Bardzo ładnie zrobiona. To mu trzeba przyznać. O, i teraz trzymajcie kciuki, bo jest ostatnie okrążenie. Jeśli mnie trema nie zeżry, jeśli nie popełnię głupiego błędu, no to to będzie wygrany wyścig. No i będzie fajnie. Oby tak było. No nie podoba mi się twoja skłonność do przejmowania pozycji lidera. Pojechał dłuższą drogą, dobra. Dobra, to jest bardzo dobra wieść. Bo to był najgłupszy błąd, jaki mógł popełnić. No i dziękuję. Pięknie, pięknie, 11 minut na blacie mamy. Zobaczmy, co się podzieje i myślę, że będziemy mogli jeszcze coś podziałać. Drugie miejsce w serkitach. Sprint. Extra innings. No niech będzie. 1500 dolców. Coś mi śmierdzi w tym wyścigu. Jest wyjątkowo tani. Coś jest nie tak. Czyżby jeden na jeden? Nie. Czyżby dwóch oponentów tylko? Chyba też nie. Nie. W czwórkę. To czemu tylko 1500? Nie wiem. No mam nadzieję, że się nie przekonam. Może jest to wyjątkowo prosty wyścig, nie wiem. Nie mam pomysłu, co autorzy mieli na myśli tym nagłym spadkiem wyceny wygranej, ale... Aj, to był przykry błąd, ale... Na szczęście na razie nie zostało to wykorzystane. Widzę, że jeden z kolegów korzysta z tego samego samochodu. No nie powiem, całkiem dobry wybór. Nie przepadam za tym dystryktem też. Dobra. Te skoki tu są męczące, bo często gra lubi wygenerować nam na torze lotu samochód. No właśnie. I jedziemy dalej. Piękny barrel roll. Albo misty flip. Zależy do jakiej dyscypliny by to podpisać. Nie no, to było ładne w sumie. Jakkolwiek denerwujące, to ładne. Strasznie zmęczone mam oczy, nie wiem czemu. Znaczy wiem czemu, jest na dworze straszny wiatr, a ja niedawno wróciłem. Kurde, pojechałem pod prąd. Niedawno wróciłem z dworu, a mam dosyć wrażliwe oczy. I teraz będą mi łzawić. Oj, nie rób, nie rób, nie rób. Nie teraz. O, leć, leć, leć. Pięknie. W 14 minut mamy 4 wyścigi za sobą. No, jak na razie jest to bardzo udany odcinek. Przyznajcie sami. Rear bumpers, fajnie. Nie wiem, chyba tego nam brakowało do całego setu. Czyż nie? Czyż nie? Czy są fronty? Tak, są fronty, więc może zamontujmy na razie Frenzy, zanim będziemy mieli... Chociaż chwila. Czy mamy side'y? Mamy side'y, dobra. To zamontujmy Frenzy. Wreszcie trochę zużyjemy tej kasiory. Frenzy, ładny. Zanim dostaniemy white body kit, to jest chyba najlepszy wybór. Maski nie będziemy zmieniać, roof scoop. No nie wiem.
Nic, co by mnie porwało, szczerze mówiąc. No ten jest taki w miarę. Ale nie, akurat ładnie wygląda bez tego dziadostwa. No dobra, co tam jeszcze? Turniej. Oj, nie, nie, nie. Turniej to już chyba nie dziś. Chociaż widzę, że jest to turniej sprintów. Ale chyba nie, nie. No cóż, będzie to krótszy odcinek, ale nie chcę robić turnieju, bo nie wiem, jak to będzie wyglądać i boję się, że mogłoby to przedłużyć zbytnio ten odcinek. Także dzięki wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie on równie pozytywny jak ten.